Pierwszy w tym roku międzypaństwowy mecz naszej reprezentacyjnej jedenastki. Na stadionie w Chorzowie silny przeciwnik, drużyna Irlandii w czarnych koszulkach. Nasza obrona gra niepewnie, ale atak irlandzki też nie jest dzisiaj zbyt groźny. 30-stopniowy upał daje się we znaki obu drużynom. Tempo gry słabnie z każdą minutą. Choć po boisku biegają sami znani piłkarze, poziom spotkania jest gorszy niż w wielu meczach krajowej pierwszej ligi. Nareszcie dogodna sytuacja. Nasz atak musiał się solidnie i dosłownie napocić, aby uzyskać wyrównanie. Remis 2-2 to wynik szczęśliwy dla naszej drużyny.